Keto wtorek, odcinek 43. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj będzie krótko i na temat i przede wszystkim do osób, które oglądają mój kanał, ale w ketozie nie są. Odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego jeszcze nie rozpocząłeś bądź nie rozpoczęłaś ketoadaptacji. Zapraszam. Moi drodzy, wiem, że osób, które ketozą zajmują się teoretycznie na tym kanale jest sporo, ponieważ piszecie do mnie często wiadomości prywatne i zgłaszacie się też z prośbą o indywidualne prowadzenie, co mnie oczywiście bardzo cieszy i w miarę terminów staram się Wam pomóc. Natomiast dużo osób chce przejść na ketozę, ma już na ten temat dużą wiedzę. Często nawet porobiło sobie już zakupy i zrobiło te wszystkie rzeczy, które przed rozpoczęciem ketoadaptacji warto zrobić. Natomiast wciąż czekają i odkładają rozpoczęcie ketoadaptacji. Myślę, że to jest taka nasza chyba ludzka natura, że my często patrzymy na rzeczy czarno albo biało. To znaczy, że albo wejdę w keto i już będę w nim do końca życia i to jest jedyna dobra droga, albo to wszystko nie ma sensu. Moim zdaniem to podejście jest błędne i też bardzo często krzywdzące, bo powstrzymuje Cię przed zrobieniem tego pierwszego kroku i to nie tylko pod kątem ketoadaptacji, ale w ogóle w życiu. To nie jest tak, że jeżeli rozpoczniesz ketoadaptację, to już nigdy nie możesz się z tego wycofać. Otóż możesz, a nawet powinieneś, jeżeli okaże się, że ten styl żywienia nie jest dla Ciebie dobry. Dlatego po pierwsze, warto zrobić przed rozpoczęciem ketoadaptacji badania, to na pewno. A po drugie, warto dostosowywać żywienie, jakiekolwiek ono by nie było, do siebie, do swojego wieku, do samopoczucia, do sytuacji, w której obecnie jesteśmy i po prostu sprawdzać. Dlatego nie ma jakby takiej jednej łatwej drogi, ale warto po prostu zrobić ten pierwszy krok. Czasem chodzi o to, żeby odciąć białą bułę i jednego dnia spróbować jeść ketogenicznie. Nie każdy musi wejść w ketozę, robiąc głodówkę, czy taki, jak ja często polecam, post. Czyli zupełnie przestając jeść, czy spożywając tylko egzogeny ciała ketonowe albo olej MCT. To nie jest jedyna droga. Jeżeli tego nie czujesz, jeżeli wiesz, że no nie dasz rady, bo tak po prostu wiesz, to ja Cię wcale do tego nie zmuszam. Możesz po prostu zacząć odżywiać się ketogenicznie i zobaczyć, jak się z tym będziesz czuć. Możesz później z tej ketozy wyjść, możesz do niej wrócić. Masz bardzo wiele różnych możliwości i rzeczy, z których możesz skorzystać. Natomiast myślę, że najgorsze co jest, to że jeżeli czujesz, że tak, chcę tego spróbować, ale właśnie po prostu nie zrobisz tego pierwszego kroku, bo to już jak skok w przepaść. Ketoza to nie jest skok w przepaść. Ketoza może być fantastyczną przygodą i później możesz iść wieloma różnymi ścieżkami i na pewno nie zachęcam Cię do tego, żeby bardzo dogmatycznie patrzeć ani na ketozę, ani na żaden inny styl żywienia. Więc jeżeli jeszcze ciągle się zastanawiasz, czy to jest dla Ciebie, to po prostu spróbuj, bo ani ja nie jestem w stanie tego stwierdzić, czy keto jest dla Ciebie tak w 100%, ani nikt inny. Tylko Ty sam możesz to zweryfikować poprzez przede wszystkim doświadczenie. Więc zacznij od kawy kuloodpornej, od zjedzenia awokado, od ominięcia bułki podczas śniadania i zobacz, jak się z tym będziesz czuł, bo nie ma na co czekać. No bo przecież życie mamy jedno i nie chcę tutaj jak teraz jakiś motywator zabrzmieć, ale po prostu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, testować, sprawdzać i cieszyć się drogą, a nie tylko patrzeć na ten jeden cel, jakim jest tam ten stan ketozy, stan zen czy cokolwiek innego. Ciesz się z każdego dnia, baw się tym, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Cześć!